Cześć i czołem, moi drodzy, tu Szpak Szpakowski i zapraszam was na Hearts of Iron 4, kampanię francuską. Będziemy próbowali się obronić przed Niemcami nazistowskimi, również, no, dobrze powiedziane, Niemcami nazistowskimi, część rzeszą niemiecką. Będziemy nagrywali sobie na trybie historycznego celu i trybu Ironman. Będziemy się starali raczej odpuścić Austrię, Czechosłowację. Może pomożemy Polsce, nie wiem, zobaczymy. Będziemy starali się z Brytyjczykami, wraz z Brytyjczykami, odeprzeć ataki Niemców, które będą napierały naszą granicę i czekać, aż Rzesza Niemiecka ruszy na Związek Radziecki, albo Związek Radziecki sam ją zaatakuje. To zobaczymy, jeszcze nie może niczego pewnym. Co ma, o co chodzi? Gdyż może wejdzieć jakaś osoba, która zbytnio się nie kojarzy. Jest to gra typu, gra strategią czasu. Rzeczywistego, który mamy godziny, dni, minuty, znaczy minuty bardziej nie, tylko już same godziny, lata i grywa się zazwyczaj w przedziale od 1, znaczy zawsze od 1 stycznia 1936, chyba że włączymy inną kampanię, do 48 bodajże, ale jeżeli trwają jakiekolwiek wojny do tej pory, no to muszą te wojny wszystkie się skończyć. Dlaczego zdecydowałem się na Francję? Dlatego, że mamy również Polskę. Fajnie byłoby się bronić przed Polakami, przed Niemcami, no to jest takie mokry sen każdego Polaka patrioty, żeby tego nie ukrywać, przepraszam. Lecz obstawiam, że już widzieliście nieraz Polskę obronioną przez Niemcami, nad Polskę taki w całym świecie, tutaj Związek Radziecki podbity, Rzesza Niemiecka podbita, Francja, wszystko, wszędzie Polska, gdzie nie spojrzysz. A Francja może też było tego niedużo. Może Francja też była, ale tak naprawdę jest to bardzo ciekawy kraj, ze względu na to, że ma naprawdę bardzo fajny, duży potencjał. Lecz ma bardzo dużo minusów. W zwycięstwie I wojny światowej, no ludność w wieku poborowym, mniej ludzi chce iść do wojny, nie dziwię się, bo pierwsza wojna światowa dla Francuzów była okropna. Nie ukrywajmy tego. Również mamy złe czynniki jak chaos w rządzie, spadek siły politycznej, w ogóle wszyscy się kłócą beznadziejnie, do dupy. Chronieni przez linię Maginota. Maginota to się chyba czyta. Maginot, o! Nie słyszę, właśnie nie jestem dobry francuskiego w ogóle. No i będziemy starali się, żeby nasz pan Edouard Daladier będzie obrońcą Europy, czy uda mu się odeprzeć Rzeszę Niemiecką i państwo włoskie od dołu. Wiesz, jeżeli mamy historyczne cele, jak to niewielu wie, tak jest, będą nas właśnie atakowali. Wszystko jest tutaj wyłączone, żadnych wzmocnień dla nikogo i lecimy, rozpoczynamy! No, ja tutaj swój save taki na początek, by zobaczyć, jak to wszystko więcej działa, mam też Rzeszę Niemiecką, ale to jest nieważne, to było prywatnie. I zaczynamy wczytywanie grafiki i patrzymy i jest, mamy swój kraj. Mamy tutaj bardzo dużo, prawda, Francja ma ile jednostek na start? 74 oddziały, 129 statków, 75 samolotów. No Niemcy mają trochę tego więcej, ale mamy naprawdę jeden minus. Bardzo mała ilość fabryk wojskowych. Fabryki wojskowe służą za produkowanie sprzętu, samolotów, czołgów, w ogóle wszystkiego to, co ma służyć za wojaczkę. Co mamy również? Mamy tutaj cele narodowe Francji. Powinniśmy na początku iść w reformę rządu i usunięcie tego okropnego czynnika, jakim jest chaos w rządzie. Naprawdę, chaos w rządzie jest tak upierdliwy, za przeproszeniem, gdyż zabiera nam bardzo dużo punktów siły politycznej. Jak nie ma się siły politycznej, no to jakby nie patrzeć, nie możemy sobie wsadzać ludzi do rządu, nie możemy tutaj właśnie wsadzać pana Charles de Gaulle'a, czy całą resztę naszych tutaj kolegów. A więc mamy nawet sześciowy pobór już do naszej armii ochotniczej i to mnie bardzo cieszy. Więc może zaczniemy tutaj od reformy rządu, żeby reforma rządu, będziemy szli po prostu w usunięcie tego chaosu w rządzie. Nie będziemy się kłócić. Dobra, pójdziemy jeszcze w badanie, mamy 3 sloty badawcze, pójdziemy standardowo przemysł, budowa, szybko, pyk, inżynieria, mechaniczna. Mechaniczna, przepraszam. Co tam? Mam przestarzały sprzęt również. Łodzie podwodne stare. No to produkujcie lepsze, czemu nie chcecie? W sumie, czy mi się opłaca robić łodzie podwodne? Czy mi się w ogóle opłaca robić statki? No, no niezbyt, ale... Jak już ma robić, to niech robi ten. O, wiesz co, nawet... No jest ten, tutaj masz tak rocznie. A i tutaj wszystko. Niech się robią te łodzie podwodne, będziemy może walczyć z Niemcami. Dobra, czego potrzebujemy? Jak wygląda w ogóle armia francuska? Jak wygląda ich ten? Artyleria, tutaj pojechały te oddziały. Oddziałów saperów chyba nie mają Francuzi, jak pamiętam. Nawet nie będę sprawdzał. I czego potrzebujemy na pewno? Budowy fabryk wojskowych. Tak jest, Francja tutaj potrzebuje dużo fabryk wojskowych. I rozdzielenia armii. Tak jest, na początku może sobie rozdzielimy piechotę. Samą piechotę. Same widzę tutaj oddziały brygady kolonialnych. Brygady koloniale. To też chcę tutaj odsunąć. Same ciężarówki. Taka ciekawostka, Francuzi mieli bardziej zmotoryzowany sprzęt. Taki właśnie te wszystkie.
Znaczy nie czołgi, ale same ciężarówki, pojazdy na kołach. Mieli ich więcej niż Niemcy w trakcie wojny. I właśnie potem cała ta potęga motoryzowana III Rzeszy wzięła się stąd, że podbili naprawdę zdobyli ogromne ilości Citroenów francuskich, które potem ruszyły na Związek Radziecki, tam przepadły w czeluściach. Konie, nie chcę koni. Lubię konie, ale nie w tej grze. Czołgi. Czy czołgi mi się przydadzą? Czołgi są spoko, ale ja nie chcę lekkich. Ja gdybym chciał lecieć, to ciężkie. Czekaj, a ty co? Kim ty jesteś? Ja mam dwie dywizje czołgów, to jest taka. Aha, dobra. Dobra, rozumiem już. Wiesz co, kolego? Jest to kolego, ty tutaj. Nie wiem, którą jesteś oddziałem, ale idź tu na razie. I oddziały górskie, no to już mamy. Więc tak, żeby to na razie oddziały górskie, niech obsadzą się na granicy z Mussolinim. I stawimy wam jakiegoś generała. Mam jakiś fajny. Boże, jakiś mam dziadowych generałów. O Boże, przepraszam. Kogo mógłbym się dać? Mam jakiegoś ministra walki w górach? Nie. A iść, a przecież ty jesteś pancerniakiem. Wolałbym to. O, ciebie. Siedź tutaj i odpoczywaj. Kogo mamy? Mamy 26 oddziałów piechoty. W tym, jeżeli tutaj widzimy również paseczki, nie są wytrenowani. Chciałbym mieć jednak oddziały doborowe, wytrenowane. Gdyż to na pewno bardzo ułatwia sprawę. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Halo, zaznacz się. I ciebie. Dobrze, mamy tutaj właśnie te oddziały. Niech one, nie wiem, schowają się gdzieś w okolicach Paryża. Co mamy tutaj? Oddziały kolonialne. Nie chcę mieć kolonialnych oddziałów. Naprawdę, one są słabsze i one niech dołączą do tej armii i niech się trenują. Ciężarówki, ciężarówki. No, przepraszam. Niech jadą koło Troyes. Konie, nie chcę koni. Znaczy, konie lubię, ale niech one nie walczą lepiej. Idźcie tutaj i już mamy naprawdę fajną, małą, pokaźną armię. A wy co ja was. A wy kim wiecie? Też nie jesteście wyszkoleni. Idźcie, tu chowacie się. Czołgi niech się szkolą. Chcę mieć wyszkoloną armię. I też się spotkajcie w jakimś punkcie zbornym. Tu, wy się spotkajcie tu. Halo. Już? No, wy się spotkacie tu. A wy możecie obsadzić mi linię Maginot. Mam jeszcze jakieś wojska, które mogę obsadzić. I to będą moje wojska kolonialne. Więc tak, tu zrobimy sobie nowy teatr, nazwijmy go jakoś, nie wiem, o. Afryka dzika, nie no, ale sama Afryka wystarczy. Ale takie dziwne, jakie były duże. Więc mamy tutaj Afryka. I to będą wojska, które będą same służyć w Afryce. Mam jakieś. O, ty jesteś taki beznadziejny. To idź obsadź się na granicy, o. Pyk, świetnie. Tutaj mam jakieś oddziały, które też chyba w sumie. No sąsiaduję tutaj tylko z Brytyjczykami, ja będę z nimi się kumplował, idź tu. I nawet dołącz tutaj do tego frontu. Co mamy dalej? Gdzie mamy jeszcze jakieś wojska? Tutaj mamy swoją francuską Etiopię, jak się nazywa? Somalii. Somalii francuskiej. Tutaj mamy co? Tutaj mamy Włochów, ale tutaj jest pustynia, nikt nie chce iść przez pustynię. Idź tutaj, przyjacielu. Tu jest Madagaskar. Na Madagaskarze mógłbyś siedzieć, to by tam, nie wiem, no nie ma żadnego generatora, na razie nic nie dostaniesz. I ty obsadzaj sobie tutaj, gdzie siedzisz. Obsadzę się przy porcie dokładnie. Jesteś przy porcie? Tak, to jest port. Bo tutaj ikonka portu, tutaj samolot, tutaj lotnisko na Madagaskarze. Gdyby ktoś chciał polecieć, to bardzo chętnie. Tutaj mamy. O, tutaj będziemy mogli mieć nowy oddział, i to będzie raczej oddział naszej. Jak to się może. To jest Wietnam? O, jest, Kambodża. Kambodża to jest, tak? A to jest Wietnam. Nie, Indochiny. To gdzie jest Wietnam? Po kichu mi się coś. Przepraszam. No, gdzieś tu jest, nie wiem. Ale ja wiem, że gdzieś tu. Z czego jeszcze nie mamy? Nie mamy zaznaczonych wojsk w naszej Francji tutaj. No to ty idź tutaj jako wojska, które się nigdzie nie będą ruszać. Co mamy? Braki w zasobach ludzkich. Fajnie. No moglibyśmy zacząć produkować przynajmniej jakichś żołnierzy. I to nie będzie zły pomysł. Nie mamy w ogóle sprzętu, ale coś się z tym wymyśli. Więc dobra. Czego będziemy najbardziej potrzebowali? Dużo karabinów. Bardzo dużo. Produkujemy 11 dziennie. To jest malutko. Czyli piszemy sobie do piątki i lecimy. Czego nam brakuje? Ropy. Bardzo dużo ropy nam brakuje. Od kogo moglibyśmy ściągać? Królestwo Rumunii, Meksyk. Ja bym ściągnął od Iranu. O nie, Iran daje mi tylko 5. A tu jest taka mechanika, że za każdą fabrykę cywilną płaci się jakby 8 sztuk danego towaru. Związek Radziecki nie chce. No, mogę od Wenezueli, ale jest taka trochę faszystowska. O! Od USA. Ale nie chcę do końca, gdyż większość ropy oni upominają się do statków. A ja nie potrzebuję ropy do statków, bo statki są okej, spokojnie będą, ale. Nie jakoś bez nich przeżyje, prawda? Ty tutaj siedzisz, wy tutaj się trenujecie. Może te braki w karabinach to mnie tak boli. Czego mam właśnie braki tutaj? Czołgów lekkich, artylerii mam braki, pojazdów samochodowych nie mam braku. No przydałoby się mieć troszkę więcej. A to zobaczymy, no rozporządzimy już budowę nowych fabryk wojskowych i naprawdę będziemy za chwilę robić tutaj niesamowite czyny. O! Czyny, przecież czyny.
Więc tak, to jeszcze sobie tutaj stawimy taki ewentualny plan. O właśnie, żebyś tutaj poleciał. Bazy ciężarówki, nie wiem, co zrobić z ciężarówkami. Może zrobić jakiś oddział takiego szybkiego reagowania, czy coś? Nie, to byłoby głupie trochę. A co robią w ogóle Niemcy? Nadrenia. A wy, częściowe dozbrojenie, zazdroszczę wam. Zabrogi cywilne. W sumie, Brytyjczycy mają fajne te idee również, ale tak... Tylko nastawia naprawdę demokrację. O, reforma rządu, zatrzymajmy chwilę. Niemieckie dywizje po raz pierwszy od Wielkiej Wojny znalazły się nad Renii. Jest to jawne pogwałceniem postanowień traktatu wersalskiego, który zabronił Niemcom wprowadzania wojsk do tego regionu. Jeżeli nie wystosujemy ultimatum, które zarządzamy wycofania tych oddziałów, traktat stanie się bardzo wartościowym świstkiem. I możemy! Oznacza wojnę! Możemy zmusić Brytyjczyków do tego, żeby nam pomogli i wypowiedzieć wojnę, albo historycznie wyślijmy oburzenie. Wyślijmy oburzenie, nie chcemy wojny. Nie jesteśmy na to gotowi. Co możemy teraz? Zachowajmy status quo lub rewizja traktatu wersalskiego. Chcemy lecieć z Brytyjczykami, chcemy pobić faszystów, komunistów. Zachowajmy status quo. Później po zrobieniu statusu quo lecimy na stawienie defensywne. Przedłużymy sobie linię Maginot aż do Belgii. Ile się tutaj dostanie? Przedłużenie linii Maginot. Pewnie kilka tych punktów fortyfikacji, a później rozbudowa przemysłu. Tak jest. Tylko zobaczymy, czy będziemy się rozbudować we Francji czy w Afryce. Tutaj się dostajemy 5, ale tak naprawdę jesteśmy zagrożeni od Niemiec, tutaj 4. Znaczy możemy i to, ale wolałbym coś na początku. Bo raczej marynarka odpada na chwilę obecną, lotnictwo też odpada chwilę. Lecimy na razie status quo. Tak jest, nie ma to czekać. Remi, teraz nad Remi, tyk. Zareagowaliśmy spokojnie. Pewien brytyjski obserwator stwierdził, że Niemcy po prostu spacerują po własnym podwórku. Nie zgadzam się z tym, ale ma prawo tak sądzić. A ty co, czemu się nie szkolisz? Ciebie żołnierzy wyszkolimy. Czy potrzebuję szkolenia tych Afrykańczyków? Nie, nie potrzebuję, to są oddziały, które raczej mnie nie jarają. I wyznaczymy ci, żebyś szedł po prostu przed siebie. Tak? Tak. Będziemy za niego możemy dostać. O, mamy już 0,2 punkta dziennie. Czyli po 5 dniach dostajemy 1 punkt, a zazwyczaj z 150 punktów możemy coś dać. Chyba, że są jakieś mody, które pozwalają ci dać coś mniej. Ale co my, kogo będziemy mogli dać? Proponuję dla siebie, tutaj dla wszystkich, teoretyka wojskowości. Dlaczego? Daje doświadczenie armii, które później przyda się na pewno i z pewnością do modernizowania armii, tworzenia nowych wariantów. Tak jest, nowych wariantów armii. I zaczynamy tutaj też również dowódców armii, ale są beznadziejni, już nie ukrywajmy. Co jest? Wybory komuniści czy ci? Komuniści w rządzie? Ruch komunistyczny był dosyć efektem niezadowolenia klasy robotniczej i radykalnych poglądów myślicieli. Zdobył wielu sympatyków, którzy założyli kilka partii. Jedna z nich odniosła duży sukces w wyborach, co skłoniło naszych działaczy do poruszenia kwestii potencjalnej koalicji rządowej. Dla komunistów demokratyczne wartości, jakie uznaje partii radykalne, to narzędzia burżuazyjnego uścisku, choć są oni nastawieni na prowadzenie swoich ideałów w życie poprzez współpracę z rządem, a nie rewolucję. Lepsza reforma niż rewolucja. Wolimy zawrzeć koalicję z kilkoma partiami demokratycznymi. Dokładnie! Nie będziemy zgadzać się na komunistów w rządzie. Bo potem zrobią wojnę domową i będą się... idziemy do przodu. Międzynarodówkę będą mi śpiewać w Paryżu. Takie Viva la France. O! Wy to, o, pięknie się tutaj szkolicie. Za chwilę już tutaj będzie wyszkolony. I? Jeżeli nie wyszkolony? I? Już? Tak jest. Ciebie już nie musimy szkolić. A jak u was to wygląda? Zachowałem sobie skło. Państwo włoskie dokonało aneksji Etiopii. No, to musiało do tego dojść, nie ukrywajmy. Dobra, więc tak, mamy raz, dwa, trzy, chociaż w sumie, jak będzie łatwiej? Będzie, czego jest mniej? No, w sumie będzie łatwiej odznaczyć tych. Damy ich na nowy oddział, żeby oni się tutaj trenowali. A tu mamy 17 żołnierzy. 17 oddziałów. I co mógłbym z wami zrobić, koledzy? Tutaj mamy swoje oddziały na linii Maginot, ale czy ja potrzebuję tutaj dużo? Nie, gdyż one są naprawdę super stanie, te linie Maginot i trudno się przez nie przebić. Ja bym tutaj dołożył tak przynajmniej jeszcze tak, to 15, 12, o. Raz, dwa, trzy. Idźcie tutaj i 12. Obsadzicie raczej wszystko. Niemcy raczej nie powinni się tutaj przebić. A resztę ja bym obsadził przy linii z Belgią. Tak jest, gdyż linia z Belgią będzie newralgicznym punktem i wszyscy o tym wiemy, historia o tym wie, historia pamięta i nie zapomina. Co mamy? Chciałem zwolnić dwóch pracowników wielkiej fabryki przez cały kraj. Co? Co? Dwóch pracowników są zwolnionych i mamy bunt. Strajk robotników, no nie wiedzę.
Robotnicy, które wspiera partii komunizm Francis, zorganizowali się dobrze i zażądali m.in. podwyższenia pensji oraz skrócenia tygodnia pracy. No chyba nie! Jeśli do tego dojdzie, wydaje mi się, że Fermek znacząco się obniży, a komuniści będą mogli odtrąbić zwycięstwo. Co mamy powiedzieć? Czy sobie niech strajkują? Czy może? Strajk robotników, czy niech sobie strajkują? Pozwolimy komunistom wejść do władzy? Niech sobie strajkują! Nie zgadzam się. Chociaż to jest 360, tylko 90. Niech sobie strajkują, wytrzymamy 95 dni. I niedość narodowa 20. O, patrzcie, patrzcie, już mamy tutaj dodatkową fabryczkę wojskową. I musimy produkować więcej karabinów. I jest, możemy wprowadzić zmiany w rządzie. I ja bym tutaj mógł zrobić teoretyka wojskowego. Chociaż, tak się zastanawiam. O, przepraszam na chwilkę. Lekko smarknąć. Przepraszam. O, ja bym wziął architekta zbrojeniówki. Dlaczego? Bo mogę. Chociaż współpracę. Możemy statki robić. Nie wiem. Róbcie te statki na przykład tutaj. O. Dokładnie. Więcej statków to niech będzie więcej tych statków. Moglibyśmy wziąć. O, cichy pracuj. On nam to więcej siły politycznej. I to byłoby dobre. Będziemy dostać 0,50 zamiast 0,20. No to jest już nawet o bardzo dużo więcej. Ale potrzebujemy tej siły politycznej. Obsadzimy sobie fajnych ludzi do rządu, niczym Adolf Hitler i będziemy dominowali. Dobra, ty możesz dołączyć do tej linii. Będę potrzebował więcej sił tutaj. Ale to głównie górskich, bo górale fajnie walczą w górach. To nie ma co się dziwić. Dobra, widzę, że to jakieś... O, hiszpańska wojna domowa. Co to znaczy na Hiszpanii? No cóż, będziemy wojnę między komunistami a faszystami. Między Franco, a nawet nie wiem jak się nazywał ten drugi. To jest Jos Diaz. Ale oni właśnie zmieniają co jakiś czas. Nawet nie wiem, tak było, jak było w historii, bo hiszpańską wojną domową się nie interesowałem. Dołącz tutaj, kolego. Ty się szkół. Nie, nawet nie tutaj. Idź tu. Nie, nie. Idź. Tyk, żebyś się tutaj szkolił. I dostaliśmy właśnie pyk, budowa. Co możemy zrobić? Możemy zrobić radia, możemy zrobić wiele fajnych rzeczy. Zrobiłbym do Tkryny, ale mamy jeden problem. Dowódcy francuscy już uważają, że tak naprawdę wygraliśmy pierwszą wojnę światową. I wążą, to działo kiedyś, będzie działać teraz. Nie, tak to nie działa. Naprawdę. Ale ja bym zrobił czołgi B1 bis. One są spoko, naprawdę. Lubię te czołgi, w historii były naprawdę potężnym sprzętem, jakby nie patrzeć. A chyba, że zrobimy tutaj. Możesz sokes, nie. Chociaż dobrze robię. Tak się zastanawiam. Będziemy mogli się głównie się bronić. Ja bym do tego doszedł, bo to jest obrona i zorganizowanie i tym podobne. I to jest fajne, i to jest fajne i to naprawdę może się przydać. Czy możemy tutaj coś innego porobić? Może oddziału saperów, ale tak się jak nie będzie mnie stać na to, bo mam sprzęt wsparcia do dupy. Ale przydałbym się jednak jakiś oddziału saperów. Ale czołgi też mógłbym zacząć produkować, ale zanim bym wyprodukował... Nie jestem przemysłem, mam zasadę przemysł, żeby produkować czołgi ciężkie, gdyż muszę dopiero dozbroić piechotę. Tutaj damy już, jak powstaną fabryki, to macie produkować do tego. No ja znaczy, ja potrzebuję tak naprawdę czołgów. Jestem z nimi strasznie do tyłu. I może mi to jedynie przeszkadzać. Wielka Brytania i Francja ogłaszają sojusz i dostałem osiągnięcie Francji Need. Dlaczego dostaję osiągnięcie takie proste? Gdyż nie grałem na trybie Iron Man. Dobra, i wzmocnienie rządu. Niech ludzie ufają rządowi francuskiemu, że jesteśmy wspaniali, że my naprawdę chcemy dobrze. To tutaj możemy dać jakiegoś fajnego generała. W sumie nie jest... Tak, co możemy dać? Tego. Jean de la Trede de Signy. To jest dobre imię. Naprawdę, to mi się podoba. I lecimy dalej. To możemy. Produkujemy tutaj dywizję, ale nie mamy w ogóle sprzętu na to. Lecz już tak coś się poprawia ta sytuacja. Lecz dopiero za 1580 dni będziemy mieli sprzęt wypełniony cały. Żołnierze nas pobiją parę razy do tej pory. O, już nie jesteśmy pod ideą wpływu strajk robotników. Może tego teraz jak dostałem minusy? No właśnie. Bo robotnicy mi strajkowali. Ale no ja się nie mówię. Nie zgodzę się na to. Nie będę się zgadzał na to, że jacyś robotnicy mówią: o, strajkujemy. O, koniec strajków. Większość robotników zrozumiała, że ich niedorzeczne postulaty nie są zrealizowane. Dzieci im głodują i mimo, że partii komunizm francuski nalega, zwyczajnie nie stać się na kontynuowanie strajku. Z każdym dniem kolejni robotnicy dają za wygraną i wracają do fabryk. Nasz przemysł wkrótce wróci na prostą i razem nie będziemy mieli obawiać się, nie musieli obawiać się kolejnego strajku. Tak jest. Nie strajkujcie. Po cholerę strajkowaliście. Co mu kupuje? Sonia ode mnie coś kupuje. I gumy ode mnie kupują, to dużo. Polska ode mnie kupuje gumy, Związek Radziecki kupuje, Rzesza Niemiecka kupuje. Wszyscy kupują. A Chromnik je kupuje, bo to jest dopiero taki late game'owy materiał tak naprawdę. Dobra. Co my tutaj mamy? No,
Granica z Luksemburgiem nie jest obsadzona, ale ona jest obsadzona przez, jakby tutaj nie patrzeć, linię Maginot, lecz to są te lasy ardeńskie, które przedostali się Niemcy swego czasu. I co tu mamy? Na razie produkuje ci. Znaczy są tutaj cały czas szkolne jednostki. No nic. Jak wygląda sprawa z czołgami? Tutaj mamy czołgusie. No, dołączcie do tego, do tej placówki. Halo. Ha, bo to nie macie nawet czego chronić. Heh. No to dajcie tutaj. I musimy teraz poczekać, aż wzmocnienie rządu przestanie obowiązywać, czyli musimy poczekać 365 dni. Polecimy. Nastawienie defensywne lub agresywne. Ja bym poleciał nastawienie defensywne, gdyż daje nam to naprawdę fajne rzeczy, jak wzmocnienie fortyfikacji alpejskiej i tak dalej. Ale polecimy od razu w dół, żeby mieć usunięte te głupie minusy. Z powodu tego, że uważają się za zwycięzców pierwszej wojny światowej. Wygrali, prawda? Gdy Niemcy jeszcze byli na terenach francuskich gdzieś tu. Ale to już nie jest temat na pierwszą wojnę światową. Co by tutaj można porobić? Tak naprawdę, tutaj ciężarów. Dobrze, że mam tutaj ciężarówkami dużo. Znaczy, mam bardzo dużo ciężarówek, mi to nie przeszkadza. Tutaj się szkolicie. O, już moglibyście dojść do granicy francuskiej. I tu brakuje nam surowców. Tak, cały czas. No nic. Potrzeby tak naprawdę to jeszcze jest takie czekanie na czas i potrzebujemy na zwiększonego napięcia światowego. Niech tam Niemcy sobie troszkę pokłócą, pobiją. Pakt antykominternowski. A, czyli jeżeli ktokolwiek zaatakuje Związek Radziecki kogoś, to mam zgłaszamy się, że walczymy przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Spoko. Znaczy spoko, no. Gracze Związku Radzieckiego tego nie pochlebiają. Ale mamy bardzo dużo, mamy fajnie tych fabryk dużo cywilnych. Idź tutaj kolego, idź się szkół. Ale bym również robił te alpejskie. Jezus Maria, jaki to jest beznadziejny szablon. O Boże. Przepraszam. Co możemy? Możemy zrobić radio. A czy tego tak naprawdę teraz potrzebujemy? Nie no, radio się w sumie przyda. Moglibyśmy szpitale polowe robić, ale to się. No jakby tutaj mówić? No będzie, byłoby okej. Ale to nie byłoby raczej to, o czym byśmy myśleli. Dlaczego? Bo nie mamy sprzętu wsparcia. A to kosztuje wszystko sprzęt wsparcia. O, kolejna jednostka powstaje. Patrzcie, jak się już rekrutujemy. Francuzi tutaj dzielnie się rekrutują. Tak jest, idź tutaj. Dodamy kolejne dywizje. Ale cały czas wszystkiego brakuje. Cały ciągły ten czas. Nastawienie defensywne. Pyk. O, koszt produkcji piechoty. Wsparcia piechoty zniżony. Mi to bardzo odpowiada. Pyk. Wprowadź nowe zmiany w rządzie. Co ja mogę powiedzieć? Mogę Maksimna Bejganda. O, spoko. Ale czego na razie potrzebuję? Nie. Wolałbym sobie zaszczycić te punkty na całą resztę. Rzesza Niemiecka cały czas zwiększa. Jak oni zwiększają? Pakt antykominternowski. Tutaj układ Addis Abeba, Nadrenia, wysłano ochotników. Ile oni wysłali ochotników? 5? O kurka. Sporo wysłali ci komuniści. Związek Radziecki. Dobra, mamy saperów, których za niedługo tutaj otoczymy. Robimy jeszcze plany wielkiej bitwy i tak dalej, bo to może się opłacić. No ale niestety jestem w tyle. Co mamy? Tutaj również samoloty, mechanizmy strategiczne, taktyczne, myśliwce ciężkie, pomostomorskie, myśliwce i samoloty szturmowe. Nic na razie z tego nie potrzebuję i zrobimy sobie narzędzia mechaniczne. Po co? Tylko po to, żebyśmy mogli sobie tutaj mieliśmy lepszą produkcję sprzętu, bo to jest naprawdę. Jak mamy bardzo nisko, to jest za nisko, do 20. 30 dziennie prawie. Wiadomo, to się najdługo zwiększy do 35, 37, ale cały ten czas będzie za mało. Sprzęt wsparcia potrzebuję, bo za niedługo będziemy sobie obsadzali. Więcej karabinów, więcej. Będziemy za niedługo sobie obsadzali. Tutaj. Op. Będziemy sobie za niedługo obsadzali tych saperów, a oni będą żarli strasznie dużo. Tak mogę nas sprawdzić. Zwiad będę potrzebował, saperów będę potrzebował. No i ja już jestem sprzęt wsparcia minus 1000. A to jest za dużo. O wiele za dużo. Czołgi lekkie już wychodzą lekko na plus, jeszcze 450 dni. Chociaż sobie jak one dojdą już do. Nie, w sumie to będzie. Jak Niemcy wkroczą swoim wojskiem, to oni będą mieli dużo lekkich. I oni raczej będą tutaj mają panzery dwójki, bo tu tak, Leichttraktorki małe. Tutaj mamy Panzera o jedynkę, Panzera dwójkę, tu Panzera trójkę i tu już Panzer 4, piątka i tak dalej. I oni raczej do mnie wiadą, o, świetnie, są zrealizowane. Raczej do mnie wiadą tym lekkim sprzętem, chociaż przydałoby się jakoś ich tu pobić, tak naprawdę. Fajnie byłoby mieć artyleria, pyk. Fajnie byłoby mieć kanon 25 mm. 25 mm jest tak nisko? No, polecam 37, ale znaczy, że jest super tak lepsze. Skoro mamy tutaj pyk, pyk, pyk. Dobra, to mówię, to najważniejsze jest przeczekanie tego wszystkiego. Niemcy za niedługo będą robić, o, no wcześniej nie armii, potem będzie Anschluss, żądanie Czechosłowacji, atak na Polskę.
oddamy im tą Czechosłowację, to resztę też nie było trudniej, bo wiadomo, możemy podjąć wojnę, potem możemy się bronić na linii Marzino, zanim oni będą w ogóle gotowi, wykrwawią mi się na tej linii, potem jak ich zaatakuję, koniec serii i tyle gry. Czy o to chodzi? Moim zdaniem nie. Dobrze, co możemy? Mamy tutaj prawa handlowe, czy moglibyśmy zwiększyć prawa handlowe na jakiś czas? Dostaniemy z tego bardzo dużo fajnych tytułów, nasza trzeba zbadać, skrócić i tak dalej, ale czy nie będę narzekał na brak surowców wtedy? Moim zdaniem nie będę narzekał. Nie powinienem. O, fajnie, zrobi mi się naprawdę fajne rzeczy. Radio i tutaj pyk, pyk. Niech się szybciej budują rzeczy. Tylko najgorsze jest to, że im mam więcej fabryk, tym ludzie żądają więcej fabryk cywilnych dla siebie. Na razie mam gospodarkę cywilną, więc to akurat tym sposobem działa. Lecz im więcej będę miał fabryk wojskowych, tym mniej będę miał fabryk cywilnych po pewnym czasie, a fabryki cywilne są odpowiedzialne za budowę. Więc jestem takim troszkę impasie. Więcej karabinów. Moi żołnierze mają czym walczyć. Później przyjdą. Lubię mieć czołgi w tej grze. Naprawdę, lubię akurat mieć sprzęt pancerny, więc obraziłbym się, gdybym nie mógł go mieć. O, wybierz cel narodowy. Katastrofa Hindenberga była. Też popularna katastrofa Zeppelina niemieckiego. Zeppelina. Ale panie, widzę, że Brytyjczycy tutaj są gotowi. Jak w ogóle działa ten? O, wzmocnienie rządu. Ile to kiedy będzie to trwało? Wzmocnienie rządu 1937 do października, czyli jeszcze trochę. Zrobimy to, strategia defensywna. Chaos w rządzie znika. Tylko komu byśmy mogli... Możemy wtedy wystać komuś siłę, czy chcielibyśmy komukolwiek pomagać? No, osobiście wolałbym pomóc Republice Hiszpańskiej, ze względu na to, że później będę walczył z faszystami. Komunistami też planuję walczyć. No ale tak czy siak... jak to powiedzieć... Wolałbym jednak pomóc na razie komu tym. Inaczej, jakbym powiedział, że Niemcy, oczywiście nas ustawimy demokratycznie Niemcy i tutaj zgarniemy co nasze, to jednak wolałbym, żeby komuniści tutaj wygrali. Tak szczerze. Może nie pomożemy, albo po prostu przyciągniemy tę wojnę tak długo, aż się sami wykrwawią i no, nie będą mogli Hiszpanie długo walczyć. Co możemy zrobić? Możemy tutaj zrobić artylerię międzywojenne, pyk, pyk, pyk. Czy tego naprawdę potrzebujemy? No fajne są te czary B1. Ale czy coś co możemy? Tyk, to jest za długo. Możemy zrobić tą artylerią, albo chwilkę poczekać, lub zrobić lepsze wydobycie surowców. To też nie byłoby głupim pomysłem. Bo robimy sobie tutaj doktryny. Chociaż możemy robić lotnicze, ale mi lotnictwo ślejone od razu, tak naprawdę. Skuteczność operacyjna, bombardowanie strategiczne. No nie, na razie ja nie będę. To Brytyjczycy potrzebują tego do bombardowania. Wiesz, oni będą na swoim naturalnym lotniskowcu, jak to nazwał chyba Patton. Na naturalnym lotniskowcu latali. No nic. Moi drodzy, mamy naprawdę 27 minut odcinka. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek wam się podobał i widzimy się w przyszłości. Ja byłem Szpaku Szpakowski. Trzymajcie się ciepło. Cześć!